Hej, hej, hej! Jak coś, to nagrywam od razu po poprzednim odcinku i robimy pewien myk pod tytułem Jedziemy gówno, które tutaj jest. Może nie gówno, ale ruski to ruski. Zirytowali mnie wcześniej i teraz już dostaną po prostu teraz tytę taką, że szkoda gadać. O! Umingo Flamingo? No dobrze, okej. Ciekawe. Zapewne będę musiał sobie pograć trochę Mingo Flamingo samemu, bo jak widzę, że oni takie mają bonusy, że no 100 najemników plus to jest dla nich tyle, co stryknąć palcem, to wiesz. O! Hej! Merkantalizm, o! Okej, mamy do wyboru, ile ja mam w ogóle merkantalizmu. 15, czyli 3 dodatkowe merkantalizmu według mnie jest spoko. O, dzięki za 20 prestiżu. O, komuś się chyba wydawało, że on może coś robić. Jednak nie. Ale dlaczego on wysyła na mnie? Przecież on ma parę wojen, na przykład wojnę z Polską, którą wygrywa, ale no cóż, ktoś jest idiotą i nie potrafi zrozumieć tego, ale spoko. A, miałem sobie budować kolejne, na przykład w Girinie, przy okazji już uniwersytety, żeby już przygotować się na te rzeczy i tyle. No. Tutaj mamy. A, fajnie, czyli zdobyliśmy tą jedną. A, nie. Teraz B. Aha, tu, dobra. A, ty spierniczasz już tam sobie. Dobrze, okej. O! Co ty tam masz? A, masz trochę armat dużo. Dobra, spoko. I tak ci dowalę. No, spoko, on stracił tyle, co w porównaniu do tego, co ja straciłem, że to jest niebo a ziemia. Ciul, dobra, lecicie tutaj dalej, zniszczymy kolejne, następne gówniane prowincje i mi tyle. W końcu oni się ogarną, że nie można robić takich rzeczy, co mi chcieli zrobić, czyli zmusić mnie do upadłości, jakby to rzec. Jestem tylko ciekawy, czy Mingo Flamingo zaraz mnie nie zaatakuje, bo widzi, że walczę z większym wrogiem niż on, mniejszym wrogiem niż on, ale porównywalnym do siły co ja w ten deseń. Może trochę źle to wysławiam, ale dobra, mniejsza. O, Astrachan. Trzeba zdobyć Astrachan, żeby mieć już fort jakikolwiek i tyle. Dobrze, czyli tu widzę, że już ich większość terytoriów jest ładnie. Sa! Are you fucking kidding me? Powiem tak, lecimy tu jak najszybciej teraz. Bo widzę, że komputer naprawdę jedzie sobie w konia teraz. Dobrze, spoko. Samarkand bym chciał. Nadym i Wagier. I to bym chciał na przykład. I tyle. Zobaczymy, czy coś jeszcze mi się uda więcej, czy nie. Na komputer jak zwykle, kurde. Ja przepowiedziałem to, że on mnie zaraz zaatakuje, bo po prostu Ming naprawdę nie umie inaczej. No przecież co to jest za problem? Widzi jakieś prowincje, to atakuje, no a. Ile ty masz tego? Aha.
Ile tak się ogólnie zapytam, ile Ming ma... Aha, dobra, okej. No. Nie ma pytań, naprawdę. A, 57% już mam tego, dobrze. Aha, aha, dobrze. Dobrze mu idzie, naprawdę. Dobra, weźmy to, zmniejszymy tutaj ten... Aha, aha. Dobra, spoko, spoko. Jak coś, to zaraz wrócę. Dobrze, jak coś wróciłem i może mi się uda trochę szybciej to ogarnąć, bo przy 60% oblegania fortecy... O, dzięki. Teraz tak, pierwsze co chciałem... A, dobre. On nawet nie chce oddać Samarkandu. No dobrze, jasne no. Oh my godness, no. Przecież to jest oczywiste, że on mi nie odda nawet Samarkandu, no przecież to jest jasne jak słońce. O, dobrze. Teraz mam nadzieję, że oddasz mi Samarkand, chociaż i coś jeszcze. O, dobra. Dobra, spoko, jasne. Dajcie mi takie. Może to nie jest najlepszy pomysł, ale spoko. Dojedziemy gnoja tutaj jednego. Teraz z drugiego dojedziemy i tyle. No cóż, trzeba teraz ogarnąć to, bo no... Z jednej strony no... Jest okej to, ale no... Mogliby przestać atakować mnie ciągle, bo to nie jest fajne. Grassland, dobrze. Dojedziemy go. No, na przykład dlatego ja nie rozumiem, o co im biega. O, i teraz spoko. A, 1600 mamy. Dobrze. A ty, gdzie lecisz? Aha, tutaj lecisz. Dobra, spoko. To idziemy tu. I teraz, jak ja go zmuszę do tego, by... Poddał się to naprawdę. Teraz będziemy znowuż kombinować coś, żeby mieć tu... generała mi masz dać. Ach, świetnie. I dwa znowuż małe pedały znowuż odwróciły się ode mnie plecami. Więc no, rozumiem, no. Oczywiście. O! Chociaż tyle dobrego, że mi pomogli. 10 prestiżu, trudno. Okej, okay, jak wy tutaj wyglądacie? Aha, czyli Cold Diet, to też... Nie, nie, nie używam więcej, bo mi nie opłaca się. Jak coś... Chwila, wiecie co, wezmę nawet, może to nie jest opłacalne zbytnio pod względem punktów, ale wezmę ich tutaj, zawołam, żeby szybko mi przyszli, bo właśnie zaczynają atakować szaleni. Jasne, weźcie to. Aha, dobrze. Jasne. Gro, jasne. Oczywiście. No oczywiście, no. Bo przecież nie ma problemów. Najpierw mnie zdobywają wszystko, bo atakuję jednych, to oni muszą zaatakować, no bo przecież to inaczej nie ma innego sposobu niż... Hej, ale wiecie, że ja jestem tutaj i tak tylko przychodzą ciągle. O ty mendo mała ty cholerna, zaraz ci dojadę. Tą małą, wredną mordę nieożyganą. O, ożyganą, sorry, a nie ożyganą. Chodźcie mi tu, spoko, zaraz was tu walę. Po co ty wy w ogóle tutaj przychodzicie, no? O, spoko. Dobra, chodź.
Dajcie mi tu, ja tutaj zaraz zacznę ogarniać, bo... 100 tysięcy do moich 50 tysięcy. No, trochę średni wynik. Morale... dobra, weźmy to na razie. Oh my... what the... Aha! Co jest z tą grą? Dlaczego oni mają tutaj nagle z miliarda oddziałów? Dobra, jak coś to wrócę jeszcze na chwilę. W sensie nie na chwilę, tylko za chwilę. Dobra, jak coś to któryś raz z kolei już to będę kombinować, żeby to ogarnąć, ale spoko. I tyle, no... aha. Dlaczego on ma te 110? Naprawdę, gro, nie no, spoko. Oczywiście, no, rozumiem to. Nie rozumiem tego. Dlaczego oni dostają po prostu jeszcze 110 dyscypliny? Przecież to jest na zasadzie, że oni chcą po prostu zrobić z ludzi głupków. Przecież takie wielkie państwo i jeszcze ma dostawać... z dupy po prostu dyscyplinę, no najlepiej. Przecież inaczej nie można, no. Jeszcze wszyscy ci sojusznicy idą ci w cholerę, bo tak. Aha, attacker against... spoko, on w tym czasie atakuje sobie. O, dwóch takich mamy agentów, którzy nawet nie chcą pomóc człowiekowi, ale spoko. Dobra, zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że coś tu się zrobi. Chociaż troszkę lepszego. Aha, i on będzie teraz latać z 50 tysiącami ludzi. Bo wcześniej im było za mało już. Tylko 20 tysięcy, to teraz latać będą na 50 tysiącach. No dobrze, oczywiście. Jasne. A, bez lidera jestem? Okej. Okay. A, 3-gwiazdkowy, chociaż już w końcu może jakiś teraz będzie wynik lepszy, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Aj, ale sorry, takie nerwy dostałem. Obiecuję jedno. Po tym odcinku zmieniam cały swój plan. Miałem grać inaczej. Miałem. Ale zmieniam to wszystko. A, i ile mamy? Aha, ja mam minus 71. On zaczynał na jakiejś innej nieziemskiej ilości. A, spoko. A ty dlaczego masz jeszcze tyle? What the fuck? Przecież on... aha, zaczął... aha, bo rozwinął się dzięki temu, że wszystko wokół dostało fało w tyłek i tyle. No dobrze, spoko. Dobrze, rozwalę im to. Po prostu... dobrze, dziękuję. Teraz... o, Miracle of Life, dzięki. Jasne, tutaj na razie ogarniemy trochę tutaj te siły. Mhm. I jeżeli Monk jak podpisze ze mną pakt, ten, podpisze oddzielny pokój, to ja się nie zdziwię i nie obrażę, naprawdę. A, jeden. Nie, ty tutaj nic nie robisz. Aha, ja wiem, co ty robisz będziesz. Naprawdę, wiem, co ty chcesz zrobić. Wiem o tym dobrze, co ty chcesz zrobić. A, nie chcesz tego, ale spoko, zaraz ci wybiję to z głowy, tak czy siak. O, nie. Kurde, nie, inaczej. Chodźcie mi tu na razie. I wiecie co?
Jeżeli ich nie mogę pokonać własną bronią, zaczynam ich pokonywać własną bronią. Po prostu zaczniemy im napierniczać najemników w całym regionie i tyle. Nie ma problemu, naprawdę. Jasne, no. Good job, no, spoko. Naprawdę, dobra robota, koleś, naprawdę. Jestem dumny z tego, że to zrobiłeś. Aha, ja nie mogę... Aha, dobra, spoko, rozumiem. Znowuż ten idiotyczny system fortów. Dobra, jak odzyskam swoją stolicę... Ach. Niech będzie, że tam skolonizuje Ochotsk później, ale na razie weźmy, zbudujmy to chociaż na ten drugi poziom przynajmniej. I po tym ogarniemy i będę niszczył już po prostu tych gnoi tutaj zewsząd, po prostu. Aha, okej. Okay. No dobrze, dobra robota, gro. Aha, a jak ja nie mogę wyjść teraz z tego miejsca? Aha. Jak mi wytłumaczycie teraz to, że ja nie mogę wyjść spoza tego okręgu? Bo jesteś głupi, nie umiesz grać. No, chyba to jest taki tylko wytłumaczenie. Innego nie rozumiem. 18, a. Spoko. Się dziwię, dlaczego... On kurde tak może w niej jechać jak dziwkę trochę, ale spoko. Dobra, chodźcie mi tu. Ja zaraz was tu dojadę. Widzę, macie tutaj kurde świetne sprawy. Jeszcze kolejne oddziały tutaj macie. Dobrze, jasne, oczywiście. Trzeba wam tutaj zniszczyć to, bo inaczej tego nie mogę pojechać. Trzeba tutaj wam... dopiero wpierniczyć i jak wpierniczę im, to dopiero oni zrozumieją to. Nanjing czy ten Yanyan? Nanjing może spróbujmy. No, spróbujmy tam na razie podjechać. No i teraz próbujemy jednocześnie zniszczyć tych tutaj dwóch. Dobra, okej. Okay. Zaczyna być coraz bardziej ogarnięta sytuacja. Czyli wy tutaj... No, ładnie, 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 ładnie. Dobra, czyli wy tutaj też zacznijcie niszczyć im tutaj gnojstwo to. Jak im zacznę oblegać tą miejscówkę, to zobaczycie. No, normalnie... Okej, okay, dobrze. Dobrze. Jiangsu, aha. Aha, dobra, okej. Okay, spoko. Teraz Quing zostało w sojusznikach. Quing jest, dobrze. Okej. Okay. Aha. A wy nie chcecie. Aha, spoko. Nie chcecie, po prostu. A, spoko, rozumiem. Rozumiem Gretom, naprawdę. Był moim sojusznikiem przez długi czas i nagle już nie jest. O, teraz ten się w ogóle boi. Też jest to dobry motyw. Zostawmy sobie na razie to tak i tyle. Chodźcie mi tu. Dobra, trzeba skończyć obleganie tego miejsca i jak to oblężenie skończę, to wtedy może mi się uda jeszcze dojść do tamtego miejsca i jeżeli to by mi się te dwie prowincje udało ogarnąć, to bym był w domu już normalnie. A,
Wiem, że to nie jest może najlepsza taktyka, ale spróbujmy, bo... A, Garvan, dobrze, spoko, jasne. Dobra, chodźcie tu na razie. Trzeba im pokazać, że ja się nie dam i zdobędę teraz od nich coś. Po prostu będę im jechać te prowincje, bo inaczej ten komputer naprawdę nie będzie chciał mnie zostawić w spokoju. Zdobędę od nich nie wiadomo ile prowincji. Po prostu zrobimy to w ten test. I tyle. Weźmiemy sobie najpierw tak, wokół tego, tak, to i to weźmiemy. Spoko. Czy jakbym, o, coś takiego bym chciał zobaczyć. Może coś takiego udałoby mi się zdobyć, bo jeżeli tak, to bym miał wtedy o wiele lepszą sytuację. Dobra, oblężenie. Skończmy tego. Aha, no dobrze. Będziesz teraz mnie bawić się w tamtym miejscu, tak? Oczywiście, spoko, chodźcie mi tutaj, dobra. A, fajnie, okej. Nie ma gnoju teraz. Jak miałeś ochotę bawić się, to teraz będziesz się bawić też. Jak ci nie szło po twojej myśli, to teraz będziesz jeszcze bardziej się bawić. Chyba, że jeszcze bym wziął sobie na przykład może kasę od nich. A, nie, już nie chcą po prostu, bo nie chcą. No i tyle. Spoko, gro, nie ma problemu. Zaraz ci wezmę, dojadę to, jeżeli chcesz tak bardzo się bawić w obleganie, to ja ci zdobędę stolicę, tak jak ty wcześniej mi moją stolicę zoblegałeś, to teraz ja wezmę ci twoją stolicę i tyle no. Co ci chodzi? O, Zhejiang, dobrze. No to teraz zapytam się ciebie raz jeszcze. Czy chcesz mi oddać te terytorium? Tak, będziesz chciał. Teraz tak, Yumen. Szczerze, Yumen wziąłbym sobie, jeżeli mogę poprosić was o te oddanie terytorium. I poza tym bym chciał od was jeszcze pieniążki. I jeszcze jedna rzecz. War Repsy. Mniej kasy, więcej War Repsów. Aha, to inaczej. Poczekajcie. Jeszcze znajdziemy wam tutaj nowe terytoria. Aha, nie. Szczerze, inaczej zmniejszymy o te terytoria. Nie potrzebuję ich. A, jeszcze po prostu nie chcę. Dobrze, spoko. Nie, on po prostu nie chce mi oddać i tyle teraz tego wszystkiego, ale spoko, dobra. To weźmy tak i tyle. Straciłem trochę ludzi, ale oni stracili podobną liczbę. Nie ma problemu, gro. Będziemy walczyć z tobą. I tyle. Będziemy gnojstwo męczyć tak długo, aż po prostu będzie mieć koniec ze swoim życiem, tym błahym i mało ważnym. Spoko. Aha, i on ma 73%, 73 tego wpływu, dobra, spoko. Ale nie ma problemu, nie ma problemu, ja tutaj ci wyjadę te wszystkie rzeczy. 10, aha, czyli ja bym mógł poprosić jeszcze trochę więcej oddziałów, banerów. Nie mogę. O, tu jeszcze jeden baner. Dobrze, to chociaż te dwa banery bym wysłał na razie do tego miejsca.
Okej, i teraz chciałem te dwie rzeczy załatwić. Co już znowuż powtórzyć z nimi? A, wy nie chcecie już po prostu. Dobra, to zamiast tutaj, to będę chciał poprawić sobie relacje z nimi. Nie wiem dlaczego oni ciągle po prostu mówili, że ja nawet nie jestem ich wart uwagi czy coś, nie wiem, mniejsza z tym. Nie, z Taberystanem nie mam ochoty. Po prostu całkowicie nie mam ochoty. Chociaż Monyang, powiem, że Monyang jest szczerze jednym chyba z najlepszych typków, których na razie widzę stąd. Zaraz zobaczymy. Jesteśmy w 31, czyli za 10 lat i tyle. Spoko. Nie ma problemu grą, naprawdę. Jako, że jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem, to będę gwałcić wszystkie państwa, które zaczynają się na Ming. Po prostu. Przecież nie będę aż tak zły, tylko po prostu będę atakować ich. Jak już skończy się tam państwa z końcówką na Ming, to wtedy zaczniemy. Nie, najpierw jak się skończy państwa z początkiem na Ming, to się. Wtedy to zaczniemy brać wtedy te, co się skończyły na Ming. I tyle. Aha. Wiem, takie bardzo śmieszne. Nie no, na razie z ruskimi nie chcę się bić już. Dobra, czyli 10 tu. Aha, czyli mamy 20 tylko oddziałów konnych. 22. What? Gdzie? To chwilka, jeszcze raz. 20 tutaj, dobra. A żeby 100 mieć, to będzie trochę dużo. A, dobra. A, jeszcze miałem wysłać tego tutaj tylko. Jasne. No jasne, jeden merkantalizm, jasne. Weźmy za to, zażądajmy troszkę pieniążków od nich, jeszcze przy okazji. Ale nie ma problemu, niedługo zaczniemy tutaj gwałt na tym państwie i tyle. Okej, dobrze, masz 15 lat już. A, dobra, fajnie, że jest bezużyteczny ten wymysł dostałem od nich. W ogóle jak ty wyglądasz? Dobra. I czyli Okhotsk. Nie ma problemu. Chwilka, ja bym dorobił sobie, bo zapewne mamy ile? Dużo jeszcze. Czyli doróbmy sobie przynajmniej 4 armaty. Jeden oddział taki, żeby mieć ładnie. Tutaj też 4 bym policzył sobie i to wszystko na razie. Harmonii. Myślę, że jak dopiero będę mieć harmonii powyżej tego poziomu, zacznę coś kombinować. W ogóle jak tam z tym wiekiem absolutyzmu? No właśnie. Jest tu ten problem. Dobra. Czy ja mogę wziąć, sklejmować? Aha, nie, nie mogę nic zrobić. Dobra. Ale mogę wam zrobić coś innego. Na przykład chwilka, nie to tu. Support Rebels. O, Slant Manchar.
chochot. A dobra, chochot, to zróbmy może tak na razie. Trudno. O, 92, nawet nie źle. Beijing, czy tutaj może jest jakieś fajne miejsce? Girin, Ayan. To wiecie co, weźmy tu w Jiangsu sobie trochę, to róbmy tego i tyle. Dobrze, dzięki. Datong, dobra, spoko. Dobra, dewastacja nie jest taka okropna to już. Powiedzmy, że naprawdę nie jest tak bardzo okropna, ale dobra. Jak coś, skończę odcinek pomiędzy tym, co teraz jest, to na razie sobie już sam poczekam i wymęczę to, poczekam i jak już będę mieć odpowiednią ilość żołnierzy, by zmiażdżyć tutaj Ming i ogólnie nawet nie tylko żołnierzy, tylko ogólnie, to zacznę atakować go i będę wam to pokazywać, jak po prostu wałcić Ming. A Ming po prostu przestał. Aha, dobra, nie wiem. What? Dlaczego Ming? What? Co to jest za gra? No dobra, weźmy tak na razie, okej. Okay. Ja nie czaję, o co biega w tym momencie z tego typka, ale dobra. Dobra, mniejsza z tym. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!